Hej, witam Was, moi drodzy. Nietypowa godzina jak na mój live'ik. Ale mówię, zamiast pisać posta, przywitam się z Wami. Za chwileczkę może ktoś dołączy. Ok. Poczekamy chwilę. Witam, witam. Witam, witam. Dzisiaj nietypowy live'ik, nietypowa godzina i nietypowy temat. Temat troszeczkę sprowokowany. Witam Aniu, witam pozostałych. Troszeczkę chciałem powiedzieć o tym, co poczytałem sobie. Od dnia wczorajszego jest wielka, widzę, debata na temat melaluki. Ktoś post opublikował na Praca w domu przez internet. Nie wiem, czy zetknęliście się z tym postem. Ale strasznie dużo tam hejtu i nie hejtu jest, ludzie się przekrzykują, są i zwolennicy melaluki, i przeciwnicy melaluki. I tak czytam już drugi dzień to, ze względu, że sam działam w marketingu sieciowym, promuję zdrowy styl życia, chciałem tak wypowiedzieć się, odnieść się w ogóle do tego postu i przede wszystkim podziękować hejterom, bo oni tutaj wspaniałą robotę robią, promują nawet nieświadomie branżę i melalukę. Tak, drodzy hejterzy, ja Wam powiem przykład. Kiedyś reklamowaliśmy dosyć fajny film w sieci, bo zajmuję się też reklamą. No i firmy farmaceutyczne zapłaciły, prawdopodobnie firmy farmaceutyczne zapłaciły hejterom. Już w momencie, kiedy ja udostępniam tylko u siebie też na kanale, na fanpage'u, zapłaciły, żeby zhejtowali ten film, żeby jak najmniej osób obejrzało go, tak? No i hejterzy oczywiście zrobili piękną, fajną batalię na Filmnecie i nie tylko, zrobili w internecie, że film jest bardzo zły. Odniosło to taki skutek, że jest to polski film, który zdobył największe rekordy oglądalności w ostatnim czasie, zarówno za granicą, jak i w Polsce. Więc hejterzy są potrzebni tak naprawdę, na przekór wszystkiemu. Hejtują, myślą, że dzięki temu coś nie będzie zauważalne i oglądalne, ale dzięki właśnie takim poczynaniom hejterzy przyczyniają się do rozwoju branży i tej między innymi marketingu referencyjnego czy marketingu sieciowego, obojętnie jak to nazwiemy. Ok, ale wrócę do tego postu, który się ukazał, Praca w domu przez internet. Kto pracuje w Melaluka, na czym polega, czym są zarobki, czy trzeba mieć wkład własny. Słuchajcie, moi drodzy, ja prowadzę różne biznesy już od 20 lat, jestem przedsiębiorcą. I nadal nie rozumiecie, co to jest koszt własny lub inwestycja. Koszt własny to jest idea, jak coś kupuję na swoje potrzeby, tak? Wydaję pieniądze, które nie przynoszą mi żadnych dochodów. Inwestycja to jest coś, w co inwestuję i zwraca mi się to w postaci zarobku, czy innych jakichś dochodów, niedochodów, czy w naturze, czy nie w naturze, obojętnie. Generalnie tak, w melaluce nie podnosi się kosztów, tylko się inwestuje. Dlaczego? Dlatego, że tam są produkty codziennego użytku, tam są produkty konsumpcyjne, bo każdy się myje, każdy pierze, każdy sprząta, każdy też powinien się suplementować. Wiecie, że jestem wielkim suplementiarzem i każdemu polecam tą suplementację. Także mamy tam olejki eteryczne. Ok, czy to jest koszt tam? Słuchajcie, jeśli idziecie do sklepu, do jednego, drugiego, trzeciego marketu, kupujecie różne produkty, wydajecie na te produkty, czy to jest koszt, czy inwestycja? Zastanówcie się. Nawet drodzy hejterzy, pomyślcie sobie. Ok, ja uważam, że w melaluce i nie tylko w melaluce, ale w tego typu firmach to jest przede wszystkim inwestycja. Jeśli kupujemy, nabywamy jakiekolwiek produkty codziennego użytku, zużywalne, których i tak potrzebujemy, a co nam daje przez to ta inwestycja? Dzięki temu jesteśmy w jakimś programie partnerskim, możemy zarabiać, tak? Nie, niektórzy powiedzą, ok, teraz produkty, też jest dużo opinii, byłam w Melaluce, byłam w FM, byłam w Avonie, byłam w Oriflame, nie wyszło mi. Dlaczego ci nie wyszło? Za przeproszeniem, dupy nie ruszyłaś, jedna czy jeden, tak? I nie zaczęłaś pracować. Samo przystąpienie do jakiegokolwiek programu partnerskiego nie upoważnia ciebie do zarobków.
Sorry, że tak brzydko mówię, ale taka jest prawda. Trzeba ruszyć cztery litery, trzeba zacząć pracować. Tak samo jak zasuwasz do pracy na 8 godzin na etacie, czy gdziekolwiek u innego przedsiębiorcy, to pracujesz i masz za to wypłacane wynagrodzenie. Przystępując do programu partnerskiego, do marketingu sieciowego, multilevel marketingu, obojętnie jak to nazwiemy, też musisz pracować. Tylko z czym masz, człowieku, problem? Z samokontrolą. Jesteś osobą nieodpowiedzialną, jeśli mówisz, że mi w danym programie nie wychodzi. Okej, ja rozumiem, są różne programy, lepsze, gorsze, lepsze plany marketingowe, gorsze plany marketingowe, ale ja widzę, że rzesze ludzi podniecają się, przystępują do danego programu i myślą, że będzie to ich upoważniało do zarobku. Z jakiego tytułu? Tylko, że jesteś? Należy ci się coś? Słuchajcie, no każdy by, sami milionerzy by byli wtedy na ulicach, tak? Należy ci się, jeśli wykonasz od A do Z właściwie swoją pracę, tak? Jeśli będziesz pracował, a ja znam, naprawdę setki ludzi przewinęło się przez moje jakby ręce, brzydko kolokwialnie tak ujmując, którzy tylko uważali, że za same bycie sobą od razu im coś się należy. Nic wam się nie należy. Jeśli nie będziecie do tego podchodzić poważnie, pracować, to nie będzie się wam należało. I teraz tak, czytam, jest tutaj, mam ten post otwarty, już nie będę z imienia i nazwiska tych ludzi wymieniał, chociaż powinienem wam powiedzieć kilka nazwisk, ale przeczytajcie sobie pościg, przeczytajcie to wszystko ze zrozumieniem, tak? Jedna osoba się wypowiada, kiepskie produkty, tam jest zawarte mnóstwo chemii. Okej, ale na jakiej podstawie? Niejednokrotnie nawet w ręku nie miałeś tych produktów, a już je oczerniasz, tak? Ja stosuję produkty Melaluki, jestem zadowolony. Oczywiście nie polecam w 100% wszystkich produktów, bo nie znam tych produktów, ale te, które przetestowałem na sobie, na swojej rodzinie, w swoim domu, czy powiedzmy z tego tytułu, że ja prowadzę też firmę usług porządkowych, przetestowałem to na polu przemysłowym, tak? Znam ich wartość, znam ich jakość. Znam wartość też produktów, które są rzeczywiście oparte o ciężką chemię. Wiem, że tamte mogą na bazie kwasu fosforowego czy solnego wyczyścić mi błyskawicznie szybciej niż produkty oparte na estrach naturalnych, ale to jest moje zdrowie. Ja już wyrobiłem na bazie kwasu solnego, że praktycznie mogłem wylądować w szpitalu, bo bym się zatruł, tak? Rzeczywiście bardzo szybko to zrobiłem, wytrawiłem daną powierzchnię, piękna, ładna, ale co z tego, jak ja niszczę swoje zdrowie? Więc zastanówcie się, walnijcie się w te puste łepetyny, zanim cokolwiek napiszecie. Następna kwestia, jakiś gościu się, Tomasz coś tam wypowiada o suplementacji Melaluka, suplementami Melaluka, jak on w ogóle ich nie zna, nie wie, co to jest oligo. On mi porównuje z jakimś suplementem produkowanym przemysłowo do suplementów Melaluki. Najpierw zapoznaj się z technologią oligo. Dlaczego oliga wpływa tak na twój ustrój, na twój organizm, tak pozytywnie, zanim zaczniesz coś krytykować. Zacznij, bądź użytkownikiem. Mnie najbardziej denerwuje u ludzi, oni niczego nie wypróbują, są gdzieś tam, coś usłyszą, że gdzieś ten dzwoni w jakimś kościele i najwięcej się wypowiadają. Okej, dla mnie to jest, uważam, że krecia robota, ale bardzo dobra robota. Posłuchajcie, dzięki takiemu postowi, który tu jest, skomentowało go dziesiątki osób. Wiecie co? Melaluka nie straciła w oczach klientów nic. Bo ci, co kupują te produkty i używają, wiedzą, jaką wartość mają te produkty. Uważam, że taki post nawet, chociaż był bardzo, niektóre wypowiedzi krytyczne, tych typowych hejterów, którzy tylko lubią pokazać się, kim on jest. Tak, jakiś refszerowiec się wypowiada. Okej, ja w refszerze też byłem, też mogę powiedzieć na temat refszeru, co to jest, tak? Ale nigdy takiego marketingu sieciowego nie zamienię na refszer. Ludzie z kryptowalut, okej, szanuję was, okej, zarabiacie taką kasę na kryptowalutach, tak? Tylko też macie wielkie ryzyko inwestycyjne. Jakie ryzyko inwestycyjne ponosicie wchodząc do takiego programu, do takiego marketingu sieciowego, przepraszam, żadnego. A w kryptowaluty zawsze ponoszę ryzyko. Nikt mi nie pokaże żadnego programu, gdzie nie ponoszę ryzyka finansowego. Słuchajcie, ja przez 20 lat nauczyłem się biznesów, różnych biznesów i wiem, na czym biznesy polegają, które są bardziej opłacalne i mniej opłacalne. Jeśli ja polecam biznes Melaluka, to ja wiem, że on jest opłacalny. Wiem, że przynosi mi korzyści i będzie innym przynosił korzyści, ale pod warunkiem jednym, że będziecie pracowali. Słuchajcie, też ja mam i w Polsce, i za granicą miałem firmy, tak? Zresztą mam nadal w Polsce i w Anglii jedną firmę. Słuchajcie, i też generalnie ludzie przychodzą do mnie, daj im pracę. Takie wynagrodzenie, a nie inne. Okej, dobra, zgadzam się, ale pytam się, co ty potrafisz, tak? Bo on mi na początek krzyczy 1000, 2, 3, 4, 5, obojętnie jaka suma. Pytam się, co potrafisz, człowieku? Handlowca zatrudniałem ostatnio do swojej jednej firmy i mówię, tyle masz podstawę, a resztę prowizja. On nie, bo on chce podstawę, on chce mieć wynagrodzenie swoje. Ja mu ci zapłacę tak, bo on chciał ode mnie 4000, ja mówię, dobra, dostaniesz 1500, reszty prowizyjne. A wiem, że na tym produkcie można zarobić, tak? Na tej usłudze, którą ja sprzedaję.
ale on chce 4000. Ja dobra, mówię za 4000, ale słuchaj, masz taki taki plan do wykonania. Jeśli mi nie wykonasz, to ja ci nie zapłacę 4000, to on nie chce. To słuchajcie, jeśli ktoś z założeniem przychodzi do pracy, że on nie wykona danego planu, to kim on jest? Tak samo i w marketingu sieciowym. My zakładamy jakiś plan do wykonania, tak? To jest typowy biznes plan i musimy go wykonać. Jak się wali, pali, musimy mieć ustalony cel, plan do tego działania i wykonujemy. A osoby, które mówią mi, że nie wyszło im w Melaluce, czy w FM-ie, w Avonie, w Callwayu, obojętnie w jakiej firmie, to nie jest firma odpowiedzialna. To jest wasz stosunek do tej firmy. Macie negatywny od samego początku, roszczeniowy stosunek i nie zarobicie nigdy. Będziecie, tak widzę, znam człowieka, który też bardzo gdzieś tam krytykuje, nie tylko Melaluka, ale różne firmy, ale znam go już od 3 lat, obserwuję go w sieci. On, wiecie co, już przerobił chyba ze 20 czy 30 programów partnerskich. Przeskakuje z jednego na drugi, jest miesiąc, czy półtora do dwóch, później krytykuje go bardzo, że do dupy program, za przeproszeniem, że tam się nie da zarobić. A on się w ogóle nie zaangażował. No jaki sens jest przystępować do programu czy do biznesu typu marketing sieciowy od razu z nastawieniem tu, w tej pustej łepetynie, że ja nie będę tam pracował, że ktoś coś mi da. Następne, widzę dzisiaj ogłoszenie, słuchajcie, ktoś pisze, że zainwestuj 40 zł, a będziesz milionerem. No ludzie, no dobra, czy tam za 40 zł nie milioner, tylko proponował, że zarobki możesz 16 tysięcy uzyskać. Ja nie znam takiego biznesu. Jeśli znacie taki biznes, gdzie ja zainwestuję 40 zł i bez pracy, bo tam jeszcze było bez polecenia, bez pracy, pieniądze same będą na ciebie pracowały, z 40 zł 16 tysięcy mi się wypracuje. Pokażcie mi taki biznes. Słuchajcie, ja inwestuję na dzisiaj 40 tysięcy, tylko chcę mieć zwielokrotnioną, tak? Tą kwotę. Więc jeszcze raz mówię, przeglądam, praca w domu, przywejdźcie sobie, poczytajcie, piękny post. Bardzo piękny post, nawet niektórzy z mojego teamu się wypowiadali. Tak, Beatko, wypowiadałaś się. Ktoś pracuje w Melaluka, na czym polega, czym są zarobki, czy wkład trzeba własny. Jaki wkład? Ludzie, jaki wkład własny? Wy chcecie być przedsiębiorcami, biznesmenami, bo tylko takie są ogłoszenia, tak? Przecież tutaj Melaluka nie proponuje ci, że pójdziesz garki myć, czy podłogę sprzątać, czy cokolwiek i dostaniesz takie wynagrodzenie. Przystępując do programu takiego typu jak Melaluka, stajesz się pełnoprawnym biznesmenem, tylko trzeba wełbie mieć i czy ja się nadaję, bo wiele ludzi się nie nadaje, szuka tylko czegoś, jakichś rozwiązań. Tutaj jest ciężka praca, spytajcie się ode mnie dziewczyn, jak ciężka, tak, Beatko, trzeba się uczyć, trzeba pracować, trzeba się skupić na tym, a nie przyjdzie z zewnątrz. Ludzie, w końcu może sobie uzmysłowcie. A hejterom ja dziękuję. Hejtujcie moje posty, innych posty, tak, krytykujcie, ile wam się zechce. Ta osoba, ten Tomasz, który tak pięknie tam krytykował, jechał na Melaluce, wchodziłem na jego profil. Profil typowo fakowy, tak, morda wymazana błotem i on reprezentuje, czym, co sobą reprezentuje ten człowiek. On ma czelność krytykować innych ludzi, ma czelność krytykować, którzy cokolwiek od życia chcą, którzy ci ludzie cokolwiek innego robią niż siedząc na 4 literach i krytykując innych. Tomaszu, jeśli może to wysłuchasz, zastanów się, puknij się w swój pusty łeb. Będziesz zawsze nikim, będziesz takim małym człowiekiem, który hejtuje. Nie zhejtowałeś mnie, bo po mnie hejterzy to po prostu spływa to wszystko. Ja jestem przez 20 lat, nauczyłem się takiej odporności emocjonalnej. Możecie pisać wszystko, jak wam się to podoba. Ja mam was gdzieś, drodzy hejterzy. O mnie możecie na każdym kroku hejtować, naprawdę. Moja odporność emocjonalna jest bardzo duża. Nieraz komuś coś tam odpiszę, ale bardziej dla żartów, niż żebym się tym przejmował. Ja wiem, że ja robię swoje. Wszedłem do tego biznesu z czym? Z tym, że ja go skończę, na jakimś etapie osiągnę jakąś, nie mówię wolność finansowa, bo to jest bardzo, nie lubię tego w ogóle określenia, wolność finansowa, już mówiłem, pisałem wielokrotnie, bo wolność finansowa to jest takie już wypłukane słowo moim zdaniem, ale osiągnę swój cel. Wiem, kim chcę być za 10 lat, za 20 lat. Czy kiedykolwiek zrobiliście sobie plan życia na 10 lat? Co chcecie za 10 lat zrobić? Nie, bo też wam się nie chce wziąć kartki długopisu, rozpisać tego wszystkiego. I ciągle będziecie w tym samym miejscu, tak? Zresztą tak, też przeczytałem komentarz dziewczyny, która skrytykowała, była w jednej firmie, bo bardzo łatwo was wyśledzić, w jakich firmach jesteście, marketingu sieciowego. Facebook jest tak naprawdę otwartą kartą. Naprawdę otwartą kartą, nawet sobie ludzie nie zdajecie, ile informacji mogę ja wyciągnąć, kim jesteście, co robiliście, jakie posty, w jakich firmach, tylko przeglądając wasz profil. Jesteście tam kartą, a jak nie, to wpisuję imię i nazwisko i w sieci internet uzyskuję takich informacji o was, że wam tu się nawet nie mieści.
Słuchajcie, i dziewczyna, która już trzecią biznes robi w marketingu sieciowym, wyrzuca sobie na swój profil piękne, motywacyjne teksty, oczywiście innych, bo nie chciało jej się nigdy swojego tekstu stworzyć, czy powiedzmy podpisać imieniem i nazwiskiem na pięknej grafice, że to ona, ale udostępnia, publikuje czyjeś teksty motywacyjne, a sama jest w wielkim szambie, tak? Bo nie potrafi ze swoją osobowością cokolwiek zrobić. Ciągle oczekuje, ciągle jest roszczeniowe, ale sama nic nie robi, tak? Przyjdzie gdzieś tam na zewnątrz. Sorry, troszeczkę tak jak mówię, dzisiaj na spacerek wyszedłem sobie z pieskami, pochodziłem po lesie, trafiłem na szyszko jagody, które polecam, teraz możecie zbierać do garściami, pozbierałem sobie, ale mówię tak, no czytam już drugi dzień ten sam post, różne komentarze, podzielę się swoimi uwagami, może troszeczkę emocjonalnie, ale nieraz trzeba to wyrzucić, wypluć z siebie. Bo szkoda mi też takich ludzi błąkających się po tym internecie, szukających jakichś rozwiązań. Słuchajcie, rozwiązań jest mnóstwo w internecie. Tylko tak naprawdę będzie to od Was zależało, czy osiągniecie sukcesy, czy rzeczywiście zapewnicie byt, godny byt sobie, swoim dzieciom, swojej rodzinie, tak? Czy nadal będziecie w tych czterech ścianach, jak to mówią brzydko, w tych zapierdziałych gaciach czy kalesonach siedzieć i narzekać ciągle na wszystko, czy weźmiecie ten ster w swoje ręce i zaczniecie kierować własnym życiem. To tylko od Was zależy. Ludzie, obudźcie się, nikt Wam nic nie da w życiu. Tak jak Margaret Thatcher powiedziała kiedyś, bo ktoś powiedział, że państwo daje, państwo nie ma własnych pieniędzy, państwo daje tylko to, co podatnik zapłaci. Tak samo i PiS mi w tej chwili nie daje. Te 500+, którzy niektórzy dostają, to dostają z naszych podatków, tak? To nie państwo dało je, nie PiS dał, tylko obywatele składają się na osoby, które biorą po 500 zł miesięcznie. To też trzeba sobie uzmysłowić, tak? Jest po prostu przekierowanie pieniędzy. No ale to tak już gwoli tam innych informacji. Dobrze, tyle się wygadałem. Dzięki ślicznie, jak ktoś mnie wysłuchał. Moi drodzy, cóż, weekend mamy. Dla jednych jest to weekend pracujących. Ja nie traktuję soboty, niedzielę ok, rozostawiam to dla rodziny, dla siebie, ale sobota jest normalnym dniem tygodnia. Dla mnie poniedziałek nie to, że zaczyna się coś nowego, coś, które mnie będzie przytłaczało, bo muszę iść do pracy. Bo ja kocham to, co robię. Kocham to, co robię, czy to jest z melaluką, czy z suplementacją, czy widzicie mnie przy aromaterapii. Ja się całkowicie za fritą dzielę z Wami tymi wiadomościami, bo ja to lubię, tak? Więc dla mnie to nie jest żadna praca, to jest pasja. Tak samo jeśli robię melalukę, to ja wykonuję to z pasją. No sorry, no nie powinienem jako networker powiedzieć, z jaką firmą współpracuję, bo też, co niektórzy mówią, nie mów otwarcie. Ja mówię, współpracuję z melaluką i to mnie rajcuje, tak? Ja promuję te produkty, bo uważam, że są takie produkty. Jeśli ktoś napisze, że są złe, no to jest jego wybór, tak? Dla niego mogą być złe, dla mnie są dobre. Ja osobom, którym poleciłem te produkty, też nie uważają, że są złe. I nie będę się z tym chował, że melaluka jest z firmą, z którą ja się związałem. Ale kupuję też w innych MLM-ach, tak? Bo uważam w ogóle, że produkty w MLM-ach to są najwyższej jakości produkty. Nie będę wymieniał szereg tutaj nazw firm, ale ja w różnych MLM-ach zakupuję produkty, żeby się cieszyć tymi produktami. Że w ogóle system multilevel marketingu to jest najlepszy system, jaki w ogóle powstał na świecie. System ekonomiczny, system biznesowy, że nie trzeba inwestować swoich środków, aby móc zarabiać. Zarabiać ten pasywny zarobek. Słuchajcie, jako biznesmen ja wrzuciłem naprawdę bardzo dużo pieniędzy w swoje firmy. Niejednokrotnie splajtowałem, nigdy nie odzyskałem tych firm. Kupując tutaj produkty, ten koszt, który bym wydał, nie wiem, Biedronce, Lidl, Auchan, Carrefourze, Tesco, wymieniam wszystkie, żeby ktoś do mnie pretensji nie miał, to ja kupuję sobie w melaluce i dla mnie to już nie jest kosztem, tylko jest inwestycją. Inwestycją w siebie, w swoje dzieci i wiecie co, ja chcę za parę lat gdzieś móc leżeć sobie na plaży, nie powiem już jakiej, bo jeszcze nie mam pomysłu na tą plażę i robić ten biznes z dowolnego miejsca na świecie. Ale co mnie wyróżnia, bo mnie to wyróżnia, czy mi szło, czy nie szło mi z tą firmą. Ja mam taką wielką determinację. Ja nie zrezygnuję z projektu. Nieważne, jakie wyniki osiągam w tej chwili. Mam swój team, cieszę się z tego teamu. Pozdrawiam moje kochani, bo są mężczyźni, też wszystkich i pamiętajcie, ten biznes trzeba robić z przeświadczeniem jego końca, z przeświadczeniem sukcesu. Przede wszystkim musicie mieć w głowach zaprogramowany sukces. Wtedy dojdziecie do tego sukcesu. A nie wolno Wam też narzekać. Nie zwracajcie uwagi na hejterów. Ich hejterzy gdzieś sobie robią tą krecią robotę, promują nas, bo to jest tak naprawdę promocja. Okej, dobrze. Na ten piękny, sobotny dzień, chociaż pochmurno jest, ale to też jest. Każda pogoda ma swoje
Wady i zalety, tak? Taki pochmurny dzień też nastraja nas, nie wiem, książkę wziąć, poczytać, czy wyjść sobie właśnie do tego lasu. Jeśli nie do lasu, to wyjść na spacer i w miastach mieszkacie, iść na rynek, zwiedzić cokolwiek. Jeśli jesteście zdołowani, bardzo fajne jest, ja robię coś takiego, jestem przygnębiony, bo nieraz też mnie jakaś deprecha dopada. Oprócz tego, że olejki mi pomagają, druga kwestia, wychodzę. Ja wychodzę, idę sobie gdzieś tam na spacer, odrywam się od tego wszystkiego, zapominam, spływa to po mnie, wracam, jestem nowym człowiekiem i zaczynam wszystko od początku, tak? Okej, okay, życzę Wam miłej soboty, niedzieli i następnego tygodnia, abyś Wam rzeczywiście nigdy nie zaszkodzili emocjonalnie hejterzy. Starajcie się nie zwracać uwagi, nawet jeśli ja swoim dziewczynom mówię, jeśli ktoś Wam negatywnie coś odpisuje, nie komentujcie to. Najlepszym nawet wyjściem jest usunięcie takiej osoby z grona znajomych, jak on sobie pisze. Pamiętajcie też otaczać się ludźmi pozytywnymi, tak? Pełnymi takiej dobrej energii, mających też takie osoby, które mają cel w życiu, tak? A nie osobami, które Was będą ciągnęły w dół. Też jeśli przystępujecie do marketingu sieciowego, obojętnie w jakiej firmie, pamiętajcie, że też część osób od Was się odwróci. To jest naturalny efekt, tak? Bo będą Wam zazdrościli. Pamiętajcie, społeczeństwo, część społeczeństwa nie lubi, jak się wybijamy ponad normę. A marketing sieciowy to nie tylko jest zarabianie, moi drodzy, to też jest tak naprawdę bardzo duży rozwój własny, tak? My zaczynamy uczyć się postrzegać inne aspekty życia. Staramy się też być otwarci na innych ludzi, tak? Więc bardzo nas rozwija. Marketing sieciowy jest to taka dziedzina, która nie tylko przynosi nam dochody, nie tylko pieniądze, ale tak naprawdę, ja mówię, jakby uduchowia nas wszystkich, więc warto pomyśleć, chociaż pracujecie na etatach, w swoim biznesie, możecie jako odskocznie znaleźć marketing sieciowy. Warto, warto, polecam każdemu. Pozdrawiam i teraz tak, do lustra uśmiech, jak zwykle banan. Śmiech jest przedłużeniem naszego życia. Pozdrawiam, hej.